Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj was zapraszam na taki chat make-up nowościami. W głównej mierze będę chciała wam zaprezentować kosmetyki z Beauty Boxów Look Fantastic, zarówno z tych edycji comiesięcznych, jak i z edycji specjalnej z marką Ila Maska. I właśnie te produkty, które mogę wykorzystać, które mam z tych boksów, wykorzystam w dzisiejszym filmie. Pewnie jeszcze kilka innych nowości się pojawi, których jeszcze u mnie na kanale nie widzieliście, a które z tych boksów nie pochodzą, no bo nie każdy krok mam właśnie z pudełek. Zapraszam was gorąco do oglądania. Ponieważ makijaż ma być pod hasłem bądź co bądź Look Fantastic, więc zaczynamy od serum, już je nałożyłam. Jest to serum marki Caudalie, ono bodajże było w ulubieńcach lutego. Bardzo dobrze mi się ten kosmetyk sprawdza, rewelacyjnie szybko się wchłania. Stosuję go czasem na leniwca jako jedyny kosmetyk na buzie. Natomiast najczęściej staram się go stosować zgodnie z przeznaczeniem, a więc jako serum pod krem nawilżający. Zaaplikowałam go zarówno pod oczy, jak i na buzie. To dosłownie było pół minuty temu i już ten kosmetyk praktycznie mi się wchłonął. Więc mogę przejść do pielęgnacji kremu i krem. Jest również z Look Fantastic, jest to Pro Collagen Marine Cream Anti-Aging. Muszę się przyznać, że to będzie moja pierwsza aplikacja tego kremu. Na powieki nałożę bazę standardowo z Catrice, ponieważ nie mam tutaj bazy odcienia z Look Fantastic, ani żadnej nowej. No i o ile się nie mylę, jeszcze u mnie na kanale nie widzieliście mojej paletki Huda Warm Brown Obsession, więc właśnie po nią teraz sięgnę. Tutaj mam jasne cień. I ten jasny cień, co możecie zaobserwować, po pierwsze się sypie, a po drugie on już ma wgłębienie. Także no, namiętnie go używam. Cień jest matowy, natomiast jest to cień ewidentnie żółty. Najlepszy cień, jaki mam tego rodzaju, to jest cień z paletki Juvia's, z paletki The Magic. Teraz sięgnę po taki w miarę ciepły brąz, po pędzel z Hakuro i troszeczkę sobie zaznaczę obszar załamania i powyżej. A potem już będę sięgała po klasyczny brąz, żeby, wiecie, to wszystko ze sobą grało. Także nałożę standardowo zarówno w kącik zewnętrzny ten cień, załamanie i powyżej, od razu rozcierając, chyba trochę go za dużo nabrałam. I teraz sięgnę właśnie po ten brązowy cień, ten sam pędzel i nałożę go ciut niżej, przynajmniej te same miejsca, tylko minimalnie po prostu niżej. Przynajmniej taki jest, wiecie, plan. Będziemy korzystać z eyelinera właśnie z firmy Ila Maska, także będziemy robić kreskę. Chciałabym sobie jeszcze kącik zewnętrzny przyciemnić. I tak patrząc na kolory, myślę, że sięgnę po ten brąz. On będzie drobinkę przyciepły, ale może najwyżej go utemperuję tym ciemnym fioletem. Nakładam go w kącik zewnętrzny. Troszeczkę go ochłodzę za pomocą tego ciemnego fioletu. Muszę przyznać, że ponieważ cienie fioletowe to cienie, które bardzo często bywają kiepskie, ten naprawdę daje radę. Dosyć delikatnymi ruchami, powolnymi, ale i precyzyjnymi właśnie aplikuję sobie ten cień. Wjadę nim tak, że odrobinę w załamanie. Wrócę do pędzelka z Hakuro. Rozetrę sobie to wszystko, ponieważ bardziej mi zależy, tak jak wspomniałam, na przyciemnieniu niż na zaznaczeniu konkretnie tym fioletem. No dobra, i teraz się właśnie zastanawiam, czy mam nakładać korektor na powiekę, czy lecimy z tymi cieniami na suchą powiekę. I myślę, że nałożymy ten korektor. Uważam, że to jest jednak reprezentatywne dla makijażu, ponieważ ja go nałożę naprawdę bardzo mało i nie będę zasadniczo właśnie odcinać powieki. Wspominałam wam chyba w jakimś właśnie filmie, że to jest ostatnio moja ulubiona metoda, ponieważ jednak ten korektor Catrice bardzo ładnie wybija cienie i jest to po prostu, wszystko jest łatwiejsze, żeby uzyskać taką pigmentację i tak dalej, i tak dalej. Najpierw delikatnie pędzelkiem rozprowadzam, a potem robię to klasycznie już za pomocą palca. To co? To przejdźmy do nakładania pierwszego cienia i ten cień to jest cień w kolorze 78 Kate. Jest to cień, tak? Nie mylę się, nie mylę się. Jest to cień błyszczący i ja go spróbuję zaaplikować palcem, ponieważ jest to mój pierwszy z nim kontakt. Te cienie miały się charakteryzować wysoką pigmentacją. Dobra, chyba jednak dołożę go pędzlem. Jest ładny, jest taki mieniący się, ale
Powiedziałabym, że to jest taki typowy cień do makijaży mocno, mocno dziennych. Teraz sięgam po drugi cień, czyli cień w kolorze Tinley. Powiem tak, cienie moim zdaniem są bardzo ładne, natomiast są to cienie nie robiące jakiegoś szału, one się po prostu nie wybijają na tle makijażu. Spróbuję też zaaplikować sobie ten właśnie rozświetlacz, to jest rozświetlacz mineralny w kulce. Nabiorę go odrobinkę na dłoń, z tym, że to jest rozświetlacz sypki. Dlatego, jeżeli go nałożę klasycznie w tym momencie, to on mi po prostu się pewnie sypie. No, ale zobaczmy. Wezmę go odrobinkę i spróbuję go zaaplikować na środek powieki. Delikatnie pędzlem po nim przejeżdżam i wiadomo, że on mi teraz ucieka z tej powieki, ale coś tam zostało, bo się ładnie błyszczy. Co? Nie pozostaje mi nic innego jak zabawa z kreską. No i tutaj słuchajcie, mamy eyeliner od Ila Maska w słoiczku. Już z niego korzystałam i mamy przegenialny pędzelek. Także już z niego korzystałam wielokrotnie. Naprawdę pędzelek jest świetny, bardzo jestem z niego zadowolona. Nakładamy. Eyeliner jest dosyć masełkowaty, to muszę wam powiedzieć. Wiadomo, że jest to nowy produkt. Wszystkie te eyelinery, czy prawie wszystkie, one nam później przycychają i wypadałoby je później nawilżać czymś, na przykład Duraleinem. Wystarczyło dotknąć pędzelkiem powieki, jakkolwiek teraz dziwnie to nie zabrzmi, i zobaczcie, i kreska jest tak naprawdę zrobiona. Jeżeli chciałabym zostawić prostą, a ja to robię z odległości do lusterka, czyli robię to w sposób, w którym ja nie umiem malować kreski, ja muszę widzieć, co robię. Czyli robię to dla mnie prawie w ciemno i ta kreska powstała i jest prosta. Więc, no jakby wam to powiedzieć, jest to chyba najlepsza rekomendacja zarówno dla pędzelka, jak i dla produktu. Czy uda mi się w ciemno wyciągnąć jaskółkę? No, zaraz zobaczymy. Najpierw sobie delikatnie miziam, żeby zrobić kształt. Ja naprawdę, powiem wam, z tej odległości po prostu nie widzę. Oczywiście te ostateczne linie trzeba będzie jeszcze później wygładzić. Powiem wam tak, moim zdaniem ten eyeliner ma bardzo fajną, ciekawą formułę, bo jest on, nie jest aż tak mocno czarny, jest w miarę masełkowaty, łatwo się nim maluje i tym pędzelkiem muszę przyznać, że też się łatwo maluje. No tak to wygląda w tym momencie, no to jest rekord świata. Wy wiecie, jeżeli oglądacie mnie regularnie, ile ja kreskę potrafię malować, no i bardzo proszę, kilka naprawdę posunięć pędzelkiem, gdzie ja nie lubię takich eyelinerów jakby z zasady, wolę w pisaku. No i ta kreska jest tak de facto gotowa. Teraz lecimy z tuszem. Tuszem także firmy Ila Maska, który wiecie, jest reklamowany jako super wow. Ja już mam użycie tego tuszu, szczerze mówiąc, za sobą, także wiem już, czego mogę się spodziewać. Tak wygląda jego szczotka, jest duża i już na dzień dobry widać, że to będzie szczotka, która nam nie będzie sklejała rzęs, ale też nie będzie ich pogrubiała. Czyli będzie to typowy tusz wydłużający rzęsy. To dosyć precyzyjny tusz do rzęs, który bardzo ładnie je naprawdę wydłuża i rozdziela, nie skleja, natomiast też ich nie pogrubia. I to akurat w moim przypadku jest dla niego odrobinę na niekorzyść, bo ja lubię mieć bardzo pogrubione rzęsy. Dokładamy drugą warstwę, natomiast jeżeli wy szukacie tuszu, który wam idealnie rozdzieli te rzęsy, wydłuży, nie poskleja, to ja wam od razu mogę powiedzieć, że ten przynajmniej na razie, póki jest nowy, zdecydowanie właśnie jest takim tuszem. Są na pewno wyraziste, wydłużone, ładnie zaznaczone. Ja i tak nakładam ten tusz w taki sposób, żeby odrobinkę je pogrubić. Natomiast jego niewątpliwym atutem jest to, że cały czas możemy, póki jeszcze rzęsy są mokre, jechać tą szczotką. I nie zostają nam grudki, tylko ten tusz, ta szczotka cały czas będzie rozczesywała te rzęsy. To wcale nie jest takie oczywiste w przypadku tego rodzaju szczoteczek, bo wystarczy, że tusz jest inny, ma inną formułę i to się nam nie uda. Rzęsy pomalowane, tak jak wspomniałam, ja je jeszcze będę chciała i tak podkręcić zalotką, ale muszę przyznać, że wyglądają bardzo ładnie. I możemy teraz dojść do makijażu twarzy, potem oczywiście się cofniemy do dolnej powieki.
i do wyrównania górnej krawędzi makijażu, jak to zwykle u mnie bywa. I moi drodzy, używamy bazy z Ila Maska. Ila Maska ma w swojej ofercie kilka różnych baz. Ta, którą otrzymałyśmy w tym boksie specjalnym, to jest baza nawilżająca w formie takiej galaretki. Jest przeźroczysta i przypomina mi serum nawilżające z Chanel. Nie wydaje mi się, żeby ta baza była silikonowa. Znaczy, powiem Wam tak, używałam już jej kilkukrotnie, może inaczej, i nie zauważam, żeby mnie zapchała. Natomiast takie klasyczne bazy silikonowe zapychają mnie od razu, po pierwszym użyciu, więc... Nakładam ją także pod oczy. To, co zauważyłam, to to, że baza ta bardzo łatwo się rozprowadza, niewielka jej ilość jest potrzebna, ale też bardzo szybko się wchłania, tworzy właśnie taką lepką warstwę, która jest pożądana ze względu na to, żeby produkty nam się lepiej czepiały twarzy niejako. I zdecydowałam się, ponieważ chcę wykorzystać naszą szczoteczkę, to nie będę Wam tutaj prezentować żadnego nowego podkładu, z tego względu, że te, które mam, które czekają na film, no niestety są bublami, nie ukrywajmy tego, mogę Wam już to zdradzić, więc chcę użyć czegoś, co wiem doskonale, jak wygląda na twarzy, ponieważ tak jak wspominałam w filmiku typu Open Box, te szczotki zazwyczaj powodują to, że produkty bardziej się stają matowe na twarzy. Więc użyjemy po prostu kremu BB ze Skin 79, ponieważ co do tego kosmetyku jestem pewna po prostu, jak on będzie wyglądał. Powiem Wam, już nie pamiętam, jak należało tymi szczotkami rozprowadzać produkty. I ten krem BB, jeżeli nie widzieliście filmiku dedykowanego właśnie kremom BB ze Skin 79 z tej nowej serii, jest takim kremem, który ma właściwości kremu BB, ale też odrobinkę zachowuje się jak podkład o takim raczej niskim kryciu. I możemy go bardzo ładnie dokładać warstwami. I jest to krem rozświetlający, ten konkretnie Panda, ponieważ jest on kremem jasnym i ma właśnie takie wykończenie, zachowuje się jak podkład z wykończeniem dedykowanym, zarezerwowanemu zazwyczaj dla kremów BB. No dobra, bierzemy szczotę. Trochę się boję, szczerze mówiąc. Wprowadzam produkt kolistymi ruchami. Stają mi smugi od tych ruchów. I jeśli chodzi o bazę, tak jak wspomniałam, używałam już jej kilkukrotnie. Baza jest naprawdę ok. Jest fajnym produktem. Fajnie na niej wyglądają podkłady właśnie kremy BB. Natomiast nie jest to jakaś baza, która by na mnie robiła piorunujące wrażenie. To niestety muszę przyznać. No i co? No i widzimy, że bardzo dużo ta szczotka nam zjadła tego kremu BB, bo ja go nałożyłam wcale nie mało. A tutaj mamy prześwity czerwonej skóry. To chyba musimy dołożyć naszą pandę. Tym razem może się zdecyduję ją nałożyć bezpośrednio na tą szczotkę. Tak, żeby ona bardziej miała właśnie tą opcję suwania się. Ona go dalej rozciera. I tu, gdzie miałam takie czerwone plamy, to dalej one są czerwone. Jestem chyba trochę teraz jasna i nie wiem, czy Wy to widzicie, ale... No nie. Ona nie chce dołożyć produktu drugą warstwą. Tylko mi go ściąga, czyli cały czas jakby rusza tą pierwszą. Teraz będziemy się konturować stickiem z Ila Maska. Natomiast za czym to nastąpi, nałożę pod oczy kredkę z Golden Rose żółtą. Już to trenowałam. Oczywiście najlepiej ją nakładać pod podkład, ale jeżeli zapomnimy, tak jak ja teraz zapomniałam, to możemy ją spokojnie nałożyć w tym momencie. Nakładam też ją na dolną powiekę. Kredka ma nam zneutralizować odrobinę zasinienia i ona to robi. Nie robi tego może w sposób spektakularny, że polecam ją rozprowadzać tylko i wyłącznie za pomocą palca, ewentualnie pędzla. Nie polecam gąbki, bo jakoś rozprowadzana gąbką niestety mi się waży. Teraz nałożę sobie korektor z Catrice Liquid Camouflage. Wprowadzę go gąbką. Gdyby ktoś pytał, to jest gąbka z Sephory, a na kanale znajdziecie bitwę gąbek. Teraz dochodzimy do tego sticka z Ila Maska. I z tym stickiem jest tak, że to jest stick do konturowania w takim ciemnym kolorze, który ostatecznie taki ciemny nie jest. I jak gdzieś widziałam na Instagramie, że ktoś sobie posmarował tym tutaj jakby nadgarstki i potem jakoś dotknął tak,
że to zostało takim cieniem. Teraz się zastanawiam, czy ja jestem w stanie to odtworzyć, bo kurczę, nie pamiętam już tego ruchu. Ale pierwszy raz coś takiego w życiu widziałam, no to by wychodziło, że tak. Nie wiem, gdzie? Za nisko. To głupi pomysł, nie będziemy się w to bawić. Tu wyżej, tu niżej. Powiedzmy, że okej. Okay. No kolor się... Ten stick trochę mi zjadł podkładu. Znaczy kremu BB. Jeszcze go nałożę punktowo tu. I tu. On jest taki śmieszny bardzo. Jest taki chłodny, jakby silikonowy. Tak jak mówię, nie będziemy się bawić w szczotkę, bo to na pewno nam się nie może udać. Się pobawimy po prostu gąbką. No to tak, to co wiemy, że jeżeli mocniej dociśniemy ten stick do twarzy, to niestety... ale za dużo tego produktu się wydobędzie i to spowoduje później taką sytuację. Wiecie, na przykład skobo z tego kółeczka, ja nakładam tego tonę i ja to zawsze potem rozetrę. Lepiej albo gorzej, ale rozetrę, a tutaj... trochę nam coś nie wyszło. Znaczy mi nie wyszło. No tak, i doszło do tego, że tam gdzie to roztarłam, tam sobie też zażarłam krem BB. Znaczy gąbka to zrobiła, nie ja. Aparat potrzebował chwili po tym, jak zobaczył, jak się wykonturowałam. Wcale mu się nie dziwię. Naprawiłam to tak, że po prostu nałożyłam warstwę, małą warstwę kremu BB w te miejsca. Nie wiem, czy robimy drugą próbę. Kurczę, no nie możecie mi odpowiedzieć, to spróbujmy. Tylko tym razem zróbmy tak. Rozprowadźmy ją w ten sposób. No i taki lekki niby cień teraz dało, nie? Ale taki bardzo lekki i trochę plamiaste. No średnio mi idzie obsługa tego produktu, najdelikatniej mówiąc. Jakiś tam ten cień, no mówię, się pojawił. To ładnie wygląda, bo mam wrażenie, że to jest strasznie plamiaste, że nierówno to się rozprowadziło. No dobra, już zostawmy to. Zaczyna mi się do końca zetrze makijaż twarzy. Inglot HD. Standardowo. Czyli po prostu pozwólcie, że ja się przypudruję. Wrócimy do rozświetlacza, do pomadki, do błyszczyka powiększającego usta. Coś tu powiem wam się, z czym się nie polubiło, bo nos odmówił posłuszeństwa. Wczoraj robiłam peeling twarzy, bo tu mi się coś zważyło na nosie i już na czubek nosa nic nie chce mi się przykleić, więc albo mieszanka serum, kremu i bazę jednak nie zadziałała, albo nie mam pojęcia, bo na pewno nie jest to kwestia kremu BB, bo za często właśnie go używam. Jest nasz błyszczyk, tajemniczy błyszczyk Skin Chemist, powiększający usta. Chyba, tak, o Jezu, jaką miętem pachnie, chyba nawet tak pisano, żeby najpierw nałożyć ten błyszczyk, a potem pomadkę. Coś tak mi się kojarzy. Niech się powiększają. A my w tym czasie, a raczej ja w tym czasie poprawię sobie górną granicę makijażu. Teraz nałożymy nasz rozświetlacz, czyli rozświetlacz mineralny w rollerze. Możemy go tak naprawdę dokładać dowolnie, czyli albo możemy sobie tutaj przerolować, albo możemy go wziąć na pędzel. Tak się zastanawiam, może się przerolujmy. No dobra, to co? To rozcieramy teraz nasze kreski. Rozświetlaczowe. I nam się te kreseczki przykleiły do twarzy. No co, rozetrzyjmy to palce. Ładnie to wygląda, co? Mi się podoba. Wezmę jeszcze na pędzel. Taki efekt zdecydowanie bardziej tafli niż taki, który ja lubię, ale muszę przyznać, że wygląda to pięknie.
Myślę, że właśnie możemy to stopniować. Ładnie to wygląda, naprawdę ładnie. No i co? Patrzymy na usta. Czy coś się zadziało? Na pewno usta są bardzo przyjemnie nawilżone. Mają taką silikonową powłokę. A ja na palcu mam rozświetlacz. Wiecie co? Ja sobie ten błyszczyk chowam tutaj, bo jak się maluję, to będę go sobie zawsze nakładać po prostu przed nałożeniem pomadki. Bo on samodzielnie, ale usta mi się nie powiększyły absolutnie. I nawet mnie za specjalnie, delikatnie mnie mrowią, ale... Nie jest to jakiś szał ciał. Ale jest przyjemnie nawilżające, bardzo przyjemnie nawilżające. Zostaje nam pomadka w kolorze Bang. I zdradzę wam, ponieważ użyłam już tej pomadki, że jest szalenie długotrwała. Naprawdę, pięknie się zachowuje na ustach. I tak wygląda pomadka na moich ustach. Powiem wam, że... Właściwie to wam mówiłam na bieżąco, jak mi się to sprawdza. Pomadka jest właśnie szalenie długotrwała i to mnie bardzo pozytywnie w niej zaskoczyło. Jest bardzo kremowa. Cienie, tak jak wspomniałam, ostatecznie bardzo mi się podobają. Rozświetlacz to jest hicior. Choć teraz mam tafle jak nie ja. Widzicie, jak to wygląda? Zawsze, wiecie, te tafle to właśnie najpiękniej wyglądają w świetle tych lamp Jupiterów. Bo w słońcu to ja mam wątpliwości. Ale... No, mi się podoba. Czekam na wasze komentarze, czy wam również się podoba, czy miałyście któryś z tych produktów, jak się u was sprawdzają, co myślicie. Ja się jeszcze może wam przybliżę, aby pokazać cienie, tusz, krecha, chusteczka, aparat nam złapał nie te tony, co ja lubię. No zrobią mi się sińce pod oczami, nie patrzę. No, muszę przyznać, że mi osobiście się podoba. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam was gorąco do kolejnych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.